Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. List Jakuba, 4 rozdział, 14 werset. W pewnym małym mieście były prowadzone spotkania biblijne. Tematem tych spotkań było zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Po jednym z nich dwie kobiety rozmawiały o tym, co przed chwilą usłyszały. Jedna z nich, wierząca chrześcijanka, zachęcała swoją rozmówczynię, aby i ona przyjęła Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Tak, odpowiedziała, zrozumiałam, że muszę zamknąć ten rozdział z mojej księgi życia i rozpocząć od nowa. Ale czy jesteś pewna, że nie znajdujesz się właśnie na końcu tej księgi? Zapytała ją wierząca znajoma. Po drugiej stronie zapadła cisza. O tym nie pomyślała ta kobieta. Dotyczy to także każdego z nas. W rzeczywistości nie dysponujemy własną przyszłością, dlatego przekładanie na później kluczowych decyzji, które dotyczą przyszłości, to działanie pozbawione rozwagi i ryzyko, czasem rażąca głupota. Nie wiemy przecież, czy znajdziemy czas i sposobność, aby spełnić nasze dobre zamiary. A nawet jeżeli potrafilibyśmy tak po prostu odwrócić tę kartę naszego życia ze szczerym zamiarem, aby w przyszłości zmienić się na lepsze, to na każdej ze starych stronic pozostałyby zapisane nasze grzechy z przeszłości. Nie, przewrócenie stronicy czy zamknięcie rozdziału to nie wystarczy. Najpierw musi zostać uporządkowana nasza przeszłość i nasze grzechy muszą zostać przebaczone. Bogu niech będą dzięki, że każdy, kto pragnie dokonać tego ze swoim życiem przed Bogiem, ma taką możliwość. Każdy człowiek może wyznać mu swoje grzechy, może przyjąć w wierze zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa do swojego serca i szczerze uwierzyć w Niego. Ponieważ dopiero wtedy, kiedy stare rzeczy zostaną uporządkowane, człowiek może z pomocą Bożą rozpocząć nowy rozdział z księgi swojego życia, nowe życie z Bogiem, życie ku Jego chwale.